Siemaneczko, ja jestem Pepe Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy zabrać nowe działki, które kupiliśmy dwa odcinki temu bodajże. Więc lecimy. Jest to porzucone wapno, widzicie, poprzedni właściciel. Tak to zrobił, ogarnął. No to strzelał. No wiadomo, te koszty, które poniósł, ja się dołożę. Więc lecimy. Soję sobie skosiłem. Z tego pola, widzicie, tych dwóch pól, które tu mieliśmy, powinno powiedzieć, z tego i z tego, zebrałem 32 tony, więc no nie jest źle. Plus jeszcze skosiłem owiec, który tutaj także był, i ja bym dał chyba około 9 ton, nie, przepraszam, 7 ton dało, ale go zostawiam z tego względu, że zostawiam go do palenia w piecu, tak to można powiedzieć. Gorzką sobie będę mieszał i będę sobie palił po prostu na moich pracowników, po znajomości, tak powiem. Trzeba dbać o pracowników. Robimy nawigacji. Gacie, bo kurwa, te guziczki moje to się coś pokręciły tutaj, nie mogę zamknąć tak dziwnie, muszę... O, tak robić. Gramy na nawigacji sobie gramy. Jak słyszycie, nowe dźwięki do maszyn mam grane. Fajnie to brzmi teraz. Zajebiście. Można sobie to oganiać. I tak, kasiłka jeszcze jest, z tego, z tej soli też dość ładnie przytulimy, gdzieś poniżej 140 tysięcy, gdzie powinniśmy mieć na koncie. Chyba w tym miesiącu już nie mamy jakichś tam większych planów co do zakupu, ani ciągnika, bo jednak będę sprzedaliśmy, dokupiliśmy krowy za to faktycznie, można powiedzieć. Taką dość jedną trzecią dokładki, można powiedzieć, ale to jest tam, wiecie, ciągnik poszedł, bo on był już taki... Nie był trafioną inwestycją, więc po prostu poszedł. A to już mówiłem w poprzednim odcinku. Dzisiaj to sobie ładamy. Tutaj już przygotowujemy pod pszenicę o zimą. Właśnie na gospodarstwie. Bo mam plan taki, żeby sprawdzić, jak będzie miała różnica zasiewu zimowego, sennego. Tutaj pszenica, to naprzeciwko pszenica. I tutaj też pszenica na tym kawałku. Tam to działa ciekawa. A się dowiem na całości jeszcze. Kawałka będzie pszenica u zima. Po soi będzie tutaj, w tych dwóch kawałkach oczywiście, będzie pszenica, ale wiosenna. Czyli jara będzie pszenica, wtedy miał mniej więcej rozpoznanie, co będzie mi się lepiej kalowało, czyli jednak zostawiać sobie oziminy, czy bardziej na wiosnę więcej roboty, ale czy może zarobkiem, no nie wiem, zobaczymy. Wszystko testować trzeba. Co mi nie ma pasu, mamy bezwilgotna. Wiecie, bo to jest też tak, ta słoma jest wilgotna z tego względu, że znacznie dużo zielska było. No nie wypalił ten kawałek tutaj z tym owsem, ale tutaj mówię, nie ma żadnej stratki, ponieważ jak powiedziałem, tutaj będzie szło na spalenia jako gorzkie właśnie, więc tutaj ja chciałbym się przebawić w czyszczenie, nic. Więc taki to jest właśnie zamiar, ja po prostu to muszę tylko rzucić gdzieś tak, w takie miejsce, żeby mi to nie zawalało. Boję się troszeczkę z jednej strony wziąć ten owiec, który właśnie mam opuszczony, do piwnicy rzucić. Z tego względu, że się boję, tam się może to zagrzać. Na razie mam na przyczepach soję, łącznie z tym owcem, bo mam na tej podwójnej, tak to powiem, z tymi podwójnymi, na tej PTSC, o. Na tej PTSC mam wiadomo dwie komory, więc na jednej mam soję, na drugiej mam właśnie ten owiec, więc miarę tak to się udało ułożyć. Więc mówię, na razie soi nie sprzedaję, na razie w tym momencie, zobaczymy, owsa tym w ogóle nie sprzedaję, bo mówię, jeszcze nie opylami palenia, później kupiwać to wszystko, tylko gorzko kupić sobie nie wiem, 3-4 tony, a tak to wiecie, musiałem kupić 8 pewnie do palenia w tym domu, w tym starym oczywiście, bo wiadomo, tam też nie mogę tak zrobić, że po prostu myślałem nowy dom, to sobie tam nie ogrzewam, z tego starego nie, przeciwnie, tam to będzie opalany właśnie węglem, przepraszam, węglem, ekogroszkiem z owsem, a wiadomo, w tym nowym domu, który mam już pod fotowoltaikę podpiętą, pompę, tylko klimatyzator, bo chciałem pompę ciepła, ale tam nie zakładam sobie pompy, tylko założyłem tylko klimatyzator taki duży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No bo tu jeszcze nie miałem, bodajże chyba nie miałem zimy, więc tam jakoś miałem fajnie, mieszkałem praktycznie, może nie na zero, ale tak mi taniej wyszło ogrzanie prądem, niż właśnie
o elektrycznie, kupować węgiel, czy kupować jakiś groszek i to wszystko. Więc tak to, proszę Państwa, wyszło. Fajnie. Kejsik sobie orze. Powiem szczerze, miałem tutaj nie ułatać, miałem sobie to po prostu paść i uprawić bezorkowo, ale z tego względu, że właściwie też robi bezorkowo tutaj wszystko, a dość płytko to jest porobione, to też to może jeździć na 6 centów, to maksymalnie by uprawiał, na grubele może tam z 13, 12, no to mówię, przeoram, zobaczymy, jednak wiecie, no słyszycie zresztą, ja nie jeżdżę na pewnej prędkości, gdzie na 2 miesiące na godzinę, wiadomo, ja miał jechać tak realnie, powinien jechać tak gdzieś tyle, żeby jakoś miał więcej nogi, ale wiadomo, to jest fajne, też nie ma tak co patrzeć. Tak, to on maksymalnie na 12, ale jeżeli on ma już naprawdę ciężko w tej oce, bo to nie było jakoś jakby to głęboko robione, to wszystko, nie mówię, że ten gościu nie do. Ja tym wzrokowcem, tam GBR-em, tam chyba przeważnie robił, nie wiem, nie zwracałem tak uwagi po prostu, co to było dokładnie. I no tak, no jest twardo. I ten case czuje, że no ma co to robić po prostu, więc po co mam jeszcze raz wpakowywać się bezorkowcem, wpakowywać się na nim na 30-35 centów. Tutaj ja mogę paść sobie tutaj pługiem na 30-28 w zależności jak tam jak tapi. Mogę głęboko to przeładać, żeby ta płotnica od spodu też fajnie poszła. Wyłożyć to wszystko, jak się mówi, na zewnątrz. Tutaj fajnie na wózku, bo wiadomo, wapno było, to nie było możliwości rzucenia obornika ani gnojowicy rozania. Więc pójdzie ten nawóz, nie wiem w jakiej ilości, to jeszcze sobie przemyślę, bo muszę zadzwonić do chłopaków. No myślę, że na te 4 kawałki jest jakieś 1,5 tony gdzieś powinno pójść, tak w granicach, nie wiem, to jest 3 hektarów, więc 1,5 tony, bo 500 na hektar, gdzieś myślę, powinno mi to wyjść, bo chcę sprawdzić, to wyjdzie na wiosnę, wtedy doprawić to gnojowicą i myślę, że to będzie wszystko. Ewentualnie jeszcze delikatny nawóz tam gdzieś głos czy coś w tym stylu i zobaczyć jak to wyjdzie, bo oglądałem sobie ogólnie już ten problem z rzucaniem obornika, blokowanie, tak to można powiedzieć, bo jak to rzucałem, to trochę już tego łapka poszło na polu obok byków, więc jeszcze nie jest tak źle, udało się jakoś to, więc mi tak nadzieję na mnie się jakoś tam ogarnąć, więc mi to bardzo cieszy. Dzisiaj tak sobie siedziałem, przypinam sobie, znaczy się bardziej naprogadziałem sobie w naszych budynkach, czyli tam, wiecie, kory spadzałem na ciemność, bo inseminator przyjechał i tak dalej, bo musiałem sprawdzić, są cielne. I powiem szczerze, rozmawiałem sobie z tym weterynarzem po części i mówi tak. Właśnie gadałem, że tam gospodarkę kupiłem, drugą przecież tamtym nie, w tym roku kupiłem. Już mi się troszeczkę myli. Że kupiłem, no kupiłem te krowy, więc ja muszę chyba tam paszowo zaprowadzić. A ty masz mi jakąś tam możliwość, mówi, jechanie tym paszowozem, czy nie, mówi tak, czy tak. No mówi tak, zbytnio nie, ale jednak wiadomo, ten paszowoz byłby fajny, ponieważ by po prostu można więcej wycisnąć tych krów, tak? Ale jak ty nie masz miejsca, a masz teraz wyrobywać wszystko na zewnątrz, pakować kulkę, mówi, to wszystko siana, tak, siano kiszonki, mówi, tam. Ja sobie właśnie zastanawiam się, czy tam jest w ogóle sens bawić się na gospodarstwie z paszowozem. Naprawdę jest licho pod tym względem, z tym wjechaniem tam, do obory, więc się zastanawiam, faktycznie, czy tak tego weterynarza nie posłuchać. Tam po prostu na samym siedzeniu tego nie karmić. A tak jeszcze na to, co będzie, no to najwyżej przemyślimy jeszcze, sam sobie z tej kiszonki, tam faktycznie to ogarnąć pod względem, czy to paszowozem karmić te krowy, czy po prostu sianem. Chcę jeszcze się przekalkulować. No bo teraz aktualnie mam tam, nie wiem, czy jeszcze kurę dać, 1200 litrów mleka, no tam nie jest źle. No tutaj mamy z kolei 53 tysiące litrów mleka, więc tutaj już naprawdę mamy kolosalne, fajne pieniążki. Tutaj mamy 8 tysięcy, no i widzę pełno TML, że na obie też jakiś pewien odcinek sobie leci. Jeszcze te powozy takiej akcji. No coś będę się pomyśleć, ale na pewno myślę, że tak. Dzisiaj poładamy, ja sobie pewnie pozasiewam to, co będę mógł poza odcinkiem. I pewnie jeszcze jeden odcinek się będzie.
jesiennych, czyli prawdopodobnie tutaj będzie wtedy siew tej pszenicy. Jęczmień pewnie zasieje poza nagraniami, że tak to powiem. No czekajcie, troszkę źle wychałem. Kurwa, akurat kiedyś się nadziwię się, że ale się ciągnie, daje radę, to po co nie korzysta z tego. Wiem, trochę się zleniwiłem, tak, pod względem orki i ogólnej uprawy, jeśli mam GPS-a, no ale wiecie, no, jest, nawigacja jest, wszystko jest, więc tutaj sobie mogę po prostu ładnie jeździć, poprawiać. Dźwięki teraz są petarda w tym wszystkim, w ciągnikach, więc no jest szczosiwo. A czekajcie sekundkę. Dobra, zosiadłem, sprawdziłem. Już sobie, no fantastyk. Oraczka zamknięta, nie tu wychodzi na tej działeczce, mimo to jest trochę pokręcona, ale jakoś tam to miarę idzie. No jest tego orki troszeczkę, no ale no trzeba to poprawić. Więc tutaj troszeczkę trzeba się napępić, ale spokojna głowa, teraz będzie przeorany, później będzie prawdopodobnie 2 lata z rzędu, będzie bezrokowo robione pod uprawy, więc aby ten rok teraz przeorać tak na głębiej, tak głębiej, po prostu by to gościu z 5 lat chyba, nie orę w ogóle. To czas bezrokowo, tam uproszczoną uprawę robi. Nie mi tam już to, ale pół na te pola dawno nie widział. Dlatego jak teraz mierzymy, przełożamy i to tą ziemię jakoś tam mniej więcej sobie to ruszymy. No jest sporo. Ogólnie pół troszeczkę doszło. Jeszcze mam ambicje kupić, ale czy to wyjdzie, nie wiem. Na razie patrzę na tą sytuację, która ma być. Właśnie. Właśnie tam kawałeczek dalej. Tam dla mnie to nie był problem teraz dojechać tymi maszynami, które posiadam na gospodarstwie i po prostu czekam. Tam by było 6, 8, nie wiem, z 10 albo 12 hektarów ziemi już tak do kupienia. No to praktycznie można powiedzieć, że jest jedno pole, drugie pole jednakowe, znaczy w sensie sąsiadujące, jedno pole dalej. Jakoś jeszcze, jakoś tak daje, że praktycznie jedno przy drugim jest, tylko jedno chyba graniczy, jest przydzielone sąsiadem. Więc tutaj tylko kwestia tego, czy by to wypaliło. To mnie duże pieniądze tam wpisowe, to jest chyba 40 tysięcy. Trochę 1/10 tego wartości, jak się nie mylę. No 400 tysięcy ogólnie jest cena wywoławcza, czy to tak wypali, no to nie wiem. Sprawdzić zawsze trzeba będzie. Lewaczki fajne. Pasowne, ja tam pojechałem, sprawdziłem. Fakt faktem, kombajny będzie troszeczkę problem jechać, ale jeśli co do czego, no to zawsze się to też opyli. Mimo wszystko, jakieś tam przeciwności losu. Może szef by przyjechał, bo tam blisko szefa właśnie jest. A może szef by przyjechał na usługę, jeszcze tam znaczy były szef. Ando był mój znajomy teraz aktualnie. Może by przyjechał i skosił ewentualnie zboże czy coś, jeśli tam po prostu by to wypaliło i kupiło się. Bo fajnie by było. Chcę zwiększać te aby tak. Chcę rozwijać się gospodarstwo tutaj do granic możliwości. No o to chodzi, tak? O to mi chodzi, żeby to było jak najwięcej. Jeszcze ten plan, który chcę, jeszcze nie jest praktycznie zrealizowany to do tutaj mojego gospodarstwa. Miałem dzisiaj kejsarz, kupiliśmy parę armatnik sezonów temu chyba, się nie mylę. A chciałem zobaczyć w sumie, czy pokażę im to teraz. Farmingo, czekajcie. To jest ten mały, mamy jego, mamy ile? 14 miesięcy. Ten. Nie. 14, 2, dopiero w czasu mamy tego. Coś mi się chyba zbugowało. Ej, czekajcie sekundę. Ten jest 8, ten jest miesiąc. Tak? Mniej więcej powinien być. Czy tak? Kurwa. Inaczej. Nie, bo to mnie teraz zastanawia. Mówię, no chyba to mnie nie interesuje. Niby jest lat 8. 8 lat? Nie, to coś chyba ten farming źle zapisuje, wiecie. Jestem ciekawy, bo chciałem zobaczyć. Tak tutaj, baloty. Nie wiem, baloty 70. Wszystkich. Ej, a może mi ktoś powiedzieć, tak z ciekawości,
Czy jeśli ja mam teraz wersję farminga na Steamie, tak? I tylko przerzuciłem sobie teoretycznie save'a, czy on to się normalnie nie wczytuje, jeśli powinien? Ile lat i to wszystko? Czy coś mi się popierdzieliło i to tak nie działa? Nie wiem. Mu się zdawało, że aż tego skate'a to co najmniej 5 sezonów chyba mam. No bo on naprawdę miał... Początek to był taki no srogi ten ciągnik. Chyba na tym gospodarstwie, z tego co ja pamiętam. A teraz mieliśmy tak. Mamy John Deere'a, mamy... Wasa, jeszcze Fenda kupiliśmy. Nie wiem, albo ja mam z widy, albo tak po prostu... Ten czas jakoś dziwnie leci w tej grze. Mało ważne. A na chwilę czasu już mamy tego klasa, case'a. Na tym powiem szczerze, że on jest perfekcyjny do tego. Orałem faktem klasem. Wiadomo, tam jest trochę dobrze śmiewe, troszeczkę lepiej dopasażony do tego w automacie. Ale szczerze powiem, no to też trochę dobrze śmiewe jest. Ale jednak tutaj no wszystko wygrywa. Ten ciągnik jest stworzony tego pługa, tych maszyn, które posiadam na razie. Bo tak. Do rzutnika, na tym kolejny kupi, prawdopodobnie też będzie do niego. Jak nie to chociaż chciałbym ten ciągnik mieć do tego pługa. Ta czwóreczka, jak na moje hektary na razie do orania, jest wystarczająca i pewnie dłuższy czas ona będzie wystarczająca. Więc naprawdę tutaj jest picabello. A wiecie, do rzutnika mogę sobie zrobić klasa, czy może jakiś inny ciągnik, bo może coś jak sobie kupimy. Jakiś inny ciągnik, bo na pewno coś będę chciał kupić w okresie zimowo-wiosennym. Taki będę miał plan. A co to będzie, to jeszcze tego sam nie wiem. Ale na pewno coś będę chciał kupić. Tego Fenda. A czy to będzie coś nowszego, czy coś starszego, to jeszcze tego nie wiem. Bo ja muszę tych ciągników mieć. Ja powiem szczerze, muszę tych ciągników mieć dużo. Nie wiem, jakoś tak sobie ubzdurałem to po prostu w głowie. Nie wiem, czy to tak tylko ja mam. Czy nie? Ale tak jak powiecie, widzicie, mam case'a, mam spiętego case'a. Teraz sobie wpadnę, mogę nawet gdyby wpaść sobie siepką z małym case'em, sobie wpadnę, już mam z głowy. Nie muszę się bębić, nie muszę przepinać. Do tego, wpadnę klasem z siewnikiem i to wszystko. Bo wiadomo, John Deere jest, ale jakoś John Deere to tak, faktem jest kupiony, ale John Deere jest kupiony właśnie tak typowo do bezorkowca, do, jakbym sobie sobie siewnik z agregatem, z talerzówką, takich rzeczy. Bo tak naprawdę to ja sobie tylko biorę teraz ten zestaw uprawowo-siewny z talerzówką, tylko jak naprawdę potrzebuję. Ja naprawdę mam tylko tą bronę aktywną i tą bronę aktywną, tylko to ogarniam. Zauważyliście, jak kupiłem ten siewnik, tak cały czas to ogarniam tylko i wyłącznie zestawem. Ale właśnie wana aktywna plus siewnik. Talerzówka jakbyś powie, no po co kupowałeś talerzówkę taką? No kupiłem, ale dlaczego? Różnie to bywa. Potrzebna, że sobie padnę i mam spokój, tak? Czy mogę nawet poplonić siewnikiem z talerzówką, tak samo właśnie teraz liczę. Siać bezpośrednio po kukurydzy, tak? Ale jednak sobie stwierdziłem, że muszę stależować. Stależowałem to już właśnie. Stależowałem właśnie po kukurydzy. Po wapnie i powiem szczerze, no dobrze zrobiłem, bo teraz jak chciałem tam na jednorazowe zrobić, na razowe zrobić, nie poszłoby to. A tam będzie poplon. Właśnie, bo tam będzie owiec na wiosnę, więc tutaj będzie dobrze przeklinione było to. Teraz sobie wpadnę właśnie z talerzówką, z siewnikiem, żeby po prostu zasieję to siewnikiem. Właśnie tam sobie ustawię jakieś dawkę, ustawię. Tam tylko, żeby trochę pokrycia było, może nie aż tam, wiecie, przesadnego pokrycia, że tam, nie wiem, ani tego samego nie było, nie było ani za dużo, ale tak samo nas, oczywiście. Pewnie środkę polista pójdzie, ewentualnie może jakaś tam mieszanka, nie wiem, słonecznika z, nie wiem, z owsem, z czymś, zobaczymy. Będę kombinował, ja będę miał to ładać. Teraz jeszcze nie, tutaj się nie opłaca przeobracać, więc lecimy sobie na jedną już stronę. Tutaj sobie przeoramy na spokojnie, a tu już jest niżej końca jak dalej, mamy tego pola. No jednak mówię, jeszcze mam raz, dwa, trzy pola jeszcze do przeorania, więc trochę zabawy będę ten, będę jak będzie zabawy miał z tym pługiem, ale o to chodzi, tak? Bo teraz przypatrzcie, że ja tym przerzutniku chodzi ten mniejszy case,
Mam parę fajnie pasowny jest. W zasadzie mam takiego był kupiony. No bo troszeczkę jest CLGR i co do załadunku. Muszę coś przepinać teoretycznie, ale już mam wstępnie ugadaną ładowarkę. I co o dziwo, jeszcze parę maszyn co do mojego gospodarstwa. Mam ugadane. Ładowarka jeszcze nie w tym miesiącu. Ona jest wstępnie ugadana na październik, listopad. Więc to taki można powiedzieć końcowy sezon, który będzie można sobie rzucić obornik, rozgrać mnojemnicę i tak dalej. No wiadomo, nic od mnie ładowarki rozdawał. Ale tak się mówi. Taki okres właśnie będzie. Na użytki zielone, tak? Więc nie wiem, co później na łąki. Obo nich też pewnie pójdzie na łąki, z tego względu, że troszkę bardziej je doprawić. Znaczy tak faktycznie będzie, zobaczmy. Więc ładowarka na pewno się przyda. Taki jest zamysł. A jeszcze właśnie paszowóz od chłopaków, który jest zamówiony, też będzie przeprowadzony właśnie na zimę. Więc no, tutaj będzie fajnie i drogo wszystko wyjdzie. Ale to trzeba się rozwijać tutaj. Gospodarstwo prosperuje, więc tutaj grzechem by było, można powiedzieć, tego nie wykorzystać, tak dobra? Weźmy sobie tutaj może, nie wiem, czy tutaj udorać, czy naorać, tutaj tego nie wiem. Chyba sobie naoramy, tak mi się zdaje. No, obotóweczka to jest obotóweczka. Powiem szczerze, patrząc na to, jak ta gospodarka się rozwinęła tutaj, to jestem w szoku. Bo tak, mieliśmy dwójkę zagonówkę. Mieliśmy dwójkę zagonówkę do 30. Mieliśmy przeskok później na czwórkę. Z tego co pamiętam. No i teraz z czwórki zagonówki przeszliśmy na czwórkę obrotówkę. I powiem szczerze, że to wtedy mogłem nadokupywać trójkę obrotówkę do case'a, którego miałem 42-30. Powiem szczerze, chyba lepiej bym wyszedł niż wtedy za tą zagonówkę, no ale teraz też jest zajebista zabawa, jest po prostu co robić. Teraz no jest przy tym drożeczki. Ja się tak szczerze liczyłem kupić tutaj piątą skibę do tego. Wiadomo, to już by case nie latał, ale tak sobie myślałem, czy by kurna nie podkręcić tego case'a. Bo z tego co patrzyłem, jest możliwość podkręcenia. Tylko nie wiem, czy to by było sens. Chyba na 140 czy 150 koni, ale tak sobie wezmę. To długo mi nie pożyje, jak to się mówi. To ma fabryczne niby 120, 115 koni. Jeszcze tak liczy na 125 koni, to jest 10 koni, to jeszcze można było podkręcić. Ale no nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co uważacie na to, na ten pomysł, czy podkręcać tego case'a, czy właśnie zostawić tak jak teraz jest. No 115 koni to 1400 pługu, no sobie daje radę, no wiadomo, ktoś powie, no kurwa, no 135 koni, tam 140 by było lepiej, wiadomo, ale jak pływam wtedy z tym, kurwa, no beczki chyba pływam przede wszystkim, bo już nie dawał rady. Tak naprawdę, tak patrząc teraz na to wszystko, to ja kurwa ile tu miałem przelobowości czujników. Mieliśmy wspomniane 2.30. 2.30 poszły. Mieliśmy 60. Mieliśmy case 6230. Mieliśmy 914. Później po tym kupiliśmy tego case'a. Ej, no to chyba długość siedzi już, nie ma co się oszukiwać. Tego case'a. Później co kupiliśmy? Tego mniejszego chyba case'a. Później Krasa, Fenda i Jundira teraz aktualnego. Więc to przylobowość troszeczkę tysiąników u mnie na gospodarstwie jest. No ale widzicie, lepiej troszeczkę mniej porobić danym ciągnikiem, jeszcze go sprawiać w miarę sądnych pieniądzach oczywiście. Niego zażnąć i to wszystko. A powiem szczerze, tego klasa case'a, którego akurat, którym mamy, raczej już do końca serii nie sprzedam. On jest dla mnie naprawdę zajebistym ciągnikiem i on zostanie prawdopodobnie oczywiście do końca serii, czy to później nawet do paszowozu, czy do czegokolwiek. Dla mnie no, jest miodny,
jest miodnym ciągnikiem, który naprawdę dla mnie robi najlepszą robotę, bo w prasie i zarówno właśnie w tym pługu, czy w rozrzutniku naprawdę robi zajebistą robotę. Gdybym naprawdę chciał, to mógł sobie kupić, chociaż naprawdę tak szczerze kłóciło mnie kupić właśnie tego case'a takiego 50-godnego, jako 51-50 Pro chyba nawet, właśnie do na moje gospodarstwo, ale no nie wiem. Na pewno wiem, że jeszcze jedna maszyna będzie leci na gospodarstwo. Jeszcze nie, niedalekiej przyszłości, nawet niedalekiej przyszłości. Teraz leci w zasadzie, bo jest ugadana już, jak tam robią na ruchadnarze po jedną maszynę. Właśnie. Więc będzie na pewno jeszcze jedna maszyna w tym miesiącu kupiona, bo muszę parę rzeczy na polach robić, żeby po prostu panie to jeszcze lepiej dopracować. Tutaj oczywiście nie łączę tych pól, bo ja powiedziałem, tu chcę mieć jakieś tutaj mniej więcej przy rozpoznaniu, co będzie lepszą odmianą. I to jeszcze między nieorem, bo to już jest wszystko moje, te połaci są już moje, więc mnie to zadowala jak najbardziej. Tutaj muszę wpaść tylko z talerzóweczką jeszcze, potalerzować, więc prawdopodobnie na ten odcinek będzie z talerzowania, więc tutaj naprawdę będzie dość ciekawie. Tutaj jeszcze liczę dzisiaj załatwić tylko ten kawałek. Tamte dwa pewnie jutro, pojutrze, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomo, dwa powinny raczej przykieć w miarę szybko, no ale że no te terminy są jakie są, wszystko trzeba siać, tylko taki na szybkość teraz. No ale weźmy, że teraz będzie to zasiane, rzepak jest zasiany, więc tutaj jeszcze te dwa uprawy na razie już mam zasiane. No teraz tylko co potrzebuję, to muszę zasiać jęczmień, pszenicę, bo jęczmień będzie zimowy, właśnie. I pszenica, o zima, to tylko tyle, więc to będzie na takie rozpoznanie dość ciekawe. Tutaj mogę po tej soi sobie wziąć i zaorać, czy tam nawet z orkowcem paść tam zasiać, a tak sobie z tydzień. Tu są nowe działki, teraz prawo wapnowane, tutaj do wiosny to czekać z tą uprawką, z tym siewem to bez sensu, więc dlatego tu będzie lepiej pasowała mi ta pszenica na tych 3-4 kawałkach, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, więc naprawdę jest dobrze. Moim zdaniem trzeba korzystać z tego. Trzeba korzystać. To naprawdę będzie bez epoksy, pewnie podejrzewam, bez zrobione. Bo bez pochy zborane, teraz jest bez orka pod soję i pewnie jeszcze będzie właśnie bez orka zrobiona pod pszenicę jarum. I to będzie wszystko, pewnie pszenicy pewnie raczej będę padywał pługiem, bo tak liczę sobie co 2 lata przełożyć tą ziemię. Znaczy tak. I powiedzmy bez orka. Na trzeci rok, przepraszam. Na trzeci rok sobie wpadywać pługiem, no bo jednak tutaj to tak trzeba mniej więcej robić, jakoś miało przełożenie. W roku kryzys teraz też będę musiał właśnie po podłowie zaorać, więc ten pług w tym roku troszeczkę więcej będzie miał roboty niż miał planowane, no bo też nie liczymy tak szybko po kupie tej ziemi tyle, nie oszukujmy się, nikt nie liczył na to, że kupię tyle ziemi, a dobrze z jednej strony, bo nawet patrząc na to, że jest 14, można powiedzieć, październik, a jeszcze będzie ten miesiąc będzie pewnie na 25, więc nie wiadomo jak to będzie finalnie, kto będzie chciał oglądać 25, czy inaczej, kto będzie jeszcze chciał oglądać 22, można powiedzieć bardziej. Więc to trzeba właśnie ten jeszcze miesiąc, to trzeba pchać na siłę to wszystko. Nie chodzi, że na siłę, tylko chodzi mi bardziej, że pchać na wszystkie, na siłę. Pod względem trwania wszystkiego, żebym ja mógł się fajnie to rozwinąć i powiedzieć, dobra, doszłeś do tego momentu, że już możesz powiedzmy skończyć. A jeszcze nie chciałbym skończyć. Naprawdę ja bym chciał skończyć tą serię. Przynajmniej ja bym chciał tak postawić. Znaczy to wyjdzie finalnie, to wiadomo, nic nie można obiecywać. W marcu. Do marca 25 roku chciałbym nagrywać codziennie tą serię. Mimo że będzie 25. To będę chciał nagrywać 25 i 22 równocześnie. Więc farminga będzie przesyp może. Nawet. Mnie na kanale. A jeszcze jakieś gierki będę chciał rzucić. Więc tutaj to już w ogóle będzie kurwa abstrakcja. Pod tym względem. Ale no trzeba. Jeśli ja tutaj wypadę poświęciłem już chyba 600 godzin. Czekajcie. Tu chociaż to pokażę. 400 godzin. Chociaż finistycznie to jest chyba 500. To ma nawet 600. To już jest kurwa sporo. Nie? 400 na 24, jakby wychodzi godzinę.
A dzisiaj siedziałem, to chyba siedziałem, żeby nie zebrać. No od samego rana w zasadzie. Jak to ogarnę wszystko. Więc jest trochę tej roboty, nie ma co się oszukiwać. Jest w tej roboty. Pod tym względem. Więc mówię, ja chcę mieć jak to jak najdłużej to wykorzystywać i ogarniać to wszystko. Dobra, ja nie przedłużam, bo już tak 30 minut odcinka, jak się rozgadam się. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, też jak w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.